Dziś zadzwonimy do wszystkich popularnych postaci z Roblox i nie tylko o 3 w nocy i zobaczymy, jak się będą zachowywać. Wy oczywiście, widzowie, tego nie róbcie, bo o 3 w nocy to dzieją się różne rzeczy, ale ja się nie cykam, więc widzowie, to przetestujemy. O, i tak się składa, widzowie, że właśnie dzwoni do mnie, słyszycie? Dzwoni do mnie SpongeBob, więc muszę to koniecznie odebrać. Idziemy to odebrać. O, dzwoni do mnie SpongeBob chyba, dobra, dzień dobry. O, muszę zapłacić, żeby odebrać telefon od SpongeBoba, dobra. SpongeBleb, proszę, odbierz mój telefon. Halo? SpongeBleb? O, dzwonię do niego. SpongeBleb, halo? O, zaraz FaceTime się odpali. Dzień dobry, SpongeBleb. Jesteś tu? O, zrobiłem zdjęcie SpongeBlebowi. Okej. O co tu chodzi? Ej, co tam robi? Patrz! Widzicie tego SpongeBleba na tamtej skale? Jakby? Czy co to jest? O, smutny SpongeBleb. Zrobię mu zdjęcie. Dobra. Co tu się odwala? Co to jest? Dobra, zrobię kolejne zdjęcie, bo nie mogę w to uwierzyć, co się tutaj dzieje. SpongeBleb! Odłóż ten nóż! SpongeBleb, proszę. Dobra, zrobiłem ci zdjęcie, mam dowód. Mam dowód, że chciałeś mi coś zrobić. Okej, zróbmy jeszcze takie zdjęcie, dobra, już nie możemy więcej zdjęć robić. Wow! Co to było? SpongeBleb. Dobra, napiszę do ciebie. Witaj, SpongeBob. Hello, witaj, znowu muszę napisać, bo nie odpisuje mi. O, odpisuje. Dobra, zobaczymy, co odpisze SpongeBleb. Hej! Widziałem, co zrobiłeś. Tak, widziałem. Przestraszył mnie SpongeBleb. I teraz chcemy się dowiedzieć, dlaczego to zrobił, okej? Okej? Jestem pod twoją umywalką? Co? Ale jak? Dobra, jak? Jak się tam znalazłeś, gościu? Pod moją umywalką? Zaraz pójdę sprawdzić, widzowie, bo się zaczynam martwić. Ej, co jest grane? Wysłał mi zdjęcie, patrzcie. Co to jest? To ty? Okej, okay, co tu się odwala? Dobra, dlaczego wysłał mi zdjęcie swoje? Siema Krabs, you're Mr. Krabs. Nie, nie jestem Mr. Krabs. No, I'm not Mr. Krabs. Może po angielsku on odpisze, skoro on pisze po angielsku. Co jest grane? Czemu wysłał mi zdjęcie jakiś... Dobra, czy to jest jego dziewczyna? Dobra, to twoja dziewczyna? SpongeBob, przyznaj się, masz dziewczynę? No pokaż to, pokaż. No, halo, SpongeBob? SpongeBob nie odpowiada. Dobra, znak zapytania damy. O, dobra, pisze. Just floating, we float. Latamy, latamy, my po prostu latamy. W sensie unosimy się. Ale gdzie? Dobra. Ja nie wiem, o co chodzi SpongeBobowi, on się dziwnie zachowuje. Wiecie co? To jest porąbane, nie wiem, czy chcę z tobą rozmawiać. Może chcesz być moim kolegą? O, napiszę mu ears. Napiszę mu ears. Ears. Okej, okay, i zobaczymy, co odpowie. Come on, SpongeBob, bądź moim ziomem. Bądź, hi, Krabs. I on napisał to samo. Dobra, dobra, nie chcę mi się już z tobą gadać. Po prostu, nie chcę mi się z tobą gadać. I co, jak na to zareagujesz, SpongeBob? SpongeBleb, ha? Nasty la... Oj! Jakoś głupio się zaśmiał. Dobra, słuchajcie, o 3 w nocy, do kogo bym chciał jeszcze zadzwonić o 3 w nocy? Do Bena! Ben? Ben? Dobra, zapłacimy Robuxy. Chcę zadzwonić do Bena o 3 w nocy. Halo? Ben? Odbierz mój telefon. Ben? O, dobra, dzwonimy do Bena. Ben! Jak się masz? Stary. No, już odbieramy. O, co jest grane? Co jest Co to było? Ben! Nie, dobra, dzwonię jeszcze raz. Co to było, Ben? To był opętany Ben. Może po prostu wszyscy, których mam w kontaktach o 3 w nocy zachowują się mega dziwnie, widzowie. Nigdy nie dzwońcie na ten telefon o 3 w nocy. Nigdy nie dzwoń do Bena o 3 w nocy. Zrobię ci zdjęcie, Ben. Uchwycić namalowanego Bena. O! Dostałem jakieś zadanie. W sensie zrobię... O, patrz! Patrz! Normalnie już się zachowuje Ben. Halo, Ben? Jak się czujesz? Będziesz... Dobra, rozłączam się z tobą. Co jest grane? Napiszę do Bena. Co to miało być? Okej, okay. Co to miało być, Ben? Czemu tak zrobiłeś? Na. Ben! Odpowiedz mi! Co to miało być, Ben? Ben! No, Ben ma wyrąbane. Nie chcesz ze mną gadać? Dobra, spytamy się, czy nie chcesz ze mną gadać po prostu, tak? Okej, okay, piszę. Coś mi odpisuje. Ben, nie chcesz ze mną rozmawiać, tak? No... Nie chcę ze mną gadać!
No, dlaczego? Dlaczego? Dlaczego mnie nie lubisz? Czemu mnie nie lubisz? Czemu tak się do mnie zachowujesz? Tak? A tak. A, czyli tak. Okej. Okay. Czyli taki jesteś. Tak? Tak się zachowujesz do swojego zioma. Ho, ho, ho. A, się śmiejesz. Okej, okay, no okej, okay, rozumiem. Widzę, że o 3 w nocy zachowujesz się inaczej. No właśnie. Bo dzwonię do tych wszystkich osób o 3 w nocy. I normalnie, jak do nich dzwonię o normalnych godzinach, to są normalni. Halo, Ben. Zachowujesz się inaczej o 3 w nocy? Okej. Okay. Dobra. To ja już sobie idę. Ja już sobie idę, Ben. Nie wiem, czy będziemy... Nie wiem, czy będziemy dalej się... Nie. Nie wiem, czy będziemy się lubić. Dobra, wiesz co, Ben? Nie chcę mi się z tobą rozmawiać, Ben. Nie chcę mi się z tobą rozmawiać. Wolę zadzwonić do mojego starego, dobrego przyjaciela, Amongusa. Amongus! Przecież my jesteśmy ziomki, Amongus. Jesteśmy ziomale, mordo. Z tobą na pewno pogadam i nie będzie żadnego problemu, co nie? Dobra, dzwonimy do Amongusu. Amongus! Hello, Amongus! Odbierz! Wiem, że jest 3 w nocy, ale ty chyba jesteś normalny o tej godzinie, co nie? No okej. Okay. Co się dzieje? Tam jest... Oj? Amongus? Co? Dobra, nie wiem nawet jak to mam skomentować. Serio się przestraszyłem, aż mnie ciary przeszły. Nie, Amongus! Przestraszyłeś mnie, Amongus! Przestraszyłeś! Nie widziałem cię od godzin. Ostatnio rozmawialiśmy kilka miesięcy temu, kiedy ostatnio grałem w Among Us. Co on mi wysłał? Wysłał mi zdjęcie. Czekajcie, czego to jest zdjęcie? Jakie to jest pomieszczenie? Czy to jest to pomieszczenie do skanowania się? Co to za miejsce? Among Us, dziwnie się zachowujesz. Nie widziałem cię od godzin. No znowu... Wiem, pisałeś już to. Nie musisz się powtarzać, okej, gościu? Nie musisz się powtarzać. He, te he? Co to znaczy? Co to znaczy tehe? Gościu. Gościu, odpowiesz? Odpowiesz, Amongus! Jesteś moją ostatnią deską ratunku. Okej, okay, może zadzwonię jeszcze do Blues Rainbow. Uciekłeś wentem? Co? No może, ale to było... Ale to było dawno temu. Okej, okay. Czy on ma do mnie jakiś o coś problem? Słuchajcie, wszyscy moi znajomi, do których dzwonię o 3 w nocy, zachowują się jakoś podejrzanie. Zwołał meeting! Okej. Okay. Czyli teraz chcesz na mnie donieść! Donosisz na mnie! Donosy! Tak? Chcesz na mnie donieść? A? I co? O, wysłał zdjęcia. O ja! To Among Us w prawdziwym życiu! To ty w prawdziwym życiu? Okej. Okay. Among Us! To ty? To Among Us w prawdziwym życiu. Oj, chcesz mnie zjeść? Tak się spytam, czy chce mnie zjeść. Ten Among Us zachowuje się jak nie Among Us. Bardzo dziwnie się zachowuje. You sus. No, 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 you sus. Ty jesteś sus, gościu. You can... Nie schowasz się przede mną. Dlaczego chcesz mnie znaleźć? Hej? Dlaczego chcesz mnie znaleźć? Ha? No powiedz, no powiedz, no powiedz. Hi, dobra, wiesz co? Odpiszę ci bye. Spójrzcie, mamy tutaj jeszcze coś takiego jak gry. I sprawdźmy, jakie tutaj są gry. O, Backroomsy! Siema! Jestem w Backroomsach. Ale fajna gra na telefon. Dzień dobry. Jestem w Backroomsach. Kim, a ty kim jesteś? Siema, Danis, Denis. Denis, siema. Wow, ale wszedł tam, dobra. Ej, wow, co ja zrobiłem? Wow! Pa, mogę normalnie robić salto, rób salto, Kiemon, rób salto. A czy mogę tak się schylić? Wow, ale kozackie. Dobra, wiecie co, ja jednak wracam, wracam do telefonu. Zadzwonimy do Blue. Jestem ciekaw, co Blue odpowie, mój stary ziomek, gościu. Blue, co tam? Co tam, Blue? Odbierz, odbierz. Wiem, że jest późno, ale mam nadzieję, że wszystko u ciebie dobrze. Blue. Blue. O, dobra, siema, Blue. Blue, my się kolegujemy, ja się kiedyś przebrałem za ciebie. Chyba jesteśmy ziomki. Okej, okay, zrobiłem ci zdjęcie, Blue, bo się dziwnie zachowujesz. Co to jest za dźwięk? W ogóle o co chodzi? Co jest z wami? Do kogokolwiek zadzwonię, nie wiem, straszy mnie. To, co oni chcą w ogóle ode mnie? Czemu tak się zachowujecie? Jestem tutaj.
Tutaj, w sensie, gdzie? Tutaj? Tutaj, to gdzie? U mnie? Za mną? Nie wiem, nie wiem. Nie! Co nie? Gościu, co nie? O co ci chodzi? Dlaczego tak się dziwnie zachowujesz znowu, jak wszyscy inni o trzeciej w nocy? No, jesteś moim przyjacielem. O! O! To bardzo miłe! To bardzo miłe, dziękuję. Jestem jego przyjacielem, jestem przyjacielem, bo widzicie? Jedyna normalna osoba o trzeciej w nocy. Jestem na zewnątrz. Dobra, to zaraz do ciebie przyjdę. Zaraz do ciebie przyjdę, mordeczko. Spotkam się z moim ziomkiem normalnie. Bo widzowie, reszta osób o trzeciej w nocy zachowuje się bardzo podejrzanie. O, a gdzie idziemy w takim razie, skoro jest na zewnątrz? No pewnie gdzieś będzie chciał pójść, co nie? Więc zobaczymy, gdzie będzie chciał się przejść. O, wysłał mi zdjęcie. Co to jest? Jakiś sklep z zabawkami? Co? Do sklepu z zabawkami? Po co? Nie wiem, to było dziwne akurat. Dobra, piszę coś, bo się chyba zastanawiał. Znowu mi zdjęcie wysłał. Co jest? Co ty mi wysyłasz, blu? Co ty mi wysyłasz? Co ty mi wysyłasz, blu? O co ci chodzi? Znowu. Bo ja nie wiem, zaczynasz się zachowywać jak reszta tych debili. Debiny! No dobra, i co to jest? To, i czyli to jest to na zewnątrz? To jest to miejsce na zewnątrz? No właśnie, to jest to miejsce? Mam nadzieję, że nie wyślesz mi kolejnego zdjęcia. Wyczuwam twój strach. No, no trochę się ciebie teraz boję. Bo się dziwnie zachowujesz, okej? Okay? Ale to jestem głodny. Możemy pójść na pizzę. Pizzę. Pizzę! I co? I co ten... O, wysłał mi zdjęcie. Co to jest? LLC. Jakieś klocki. No, co ty mi ciągle wysyłasz? Zaraz się rozłączę. Dobra, zaraz się serio rozłączę z tym Blue. Oni wszyscy moi znajomi w kontaktach dziwnie się zachowują w trzeciej nocy. Jestem głodny. Dobra, mam dość. Mam dość. Co ja mogę zrobić? O, mam zadania. Lista zadań do zrobienia. Ojejku, ja zrobiłem jedno zadanie na 47. Zakradnij się do smukłego człowieka. Tutaj jest smukły człowiek. Dobra, spróbujemy zakraść się do smukłego człowieka. Halo, smukły człowiek. Dzień dobry. Dobra, zrobiłem zdjęcie i nic się nie wydarzyło. O! Tam widzę smukłego człowieka, tam na środku. Czyli oczywiście Slenderman, smukły człowiek jakiś. Czy on się zbliża, czy mi się wydaje? On się zbliża. Dobra. Co ty robisz? Dobra, zrobimy ci zdjęcie kolejne. Jesteś dziwny, smukły man. Slenderman. Patrz, cofa się. Dobra, Slenderman. Chcę się do ciebie zakraść. Udało mi się? Udało mi się? Czy ja mogę cokolwiek zrobić? Czy ja mogę się jakkolwiek... Dobra, zrobiłem zdjęcie. O, i zadanie wykonane! Zbliż się do smukłego... A, zbliż się, a nie zakradnij. Ja źle to przeczytałem. Jaka jest zasada 13? Nie wiem. Złość, mamusie... Jakie dziwne to są zadania. Nie, widzowie. Wiem jedno. Nigdy nie dzwońcie do swoich ziomków o trzeciej w nocy. Sami widzicie, co tutaj się dzieje. Complete to unlock. O nie! Żeby zadzwonić do Deroka, musiałbym 20 zadań odblokować. A ja chcę zadzwonić do ciebie, Derok. Może ty jesteś jedyny normalny. Ej, to byłoby fajne, co nie? Nie dzwońcie do swoich znajomych o trzeciej w nocy. Zadzwońmy na numer 525 i zobaczymy, co się wydarzy. Halo? Halo? Dzień dobry. Zobaczymy, czy ktoś odbierze. Może jakaś nieznajoma osoba. Nie. Nie ma... Nikt nie odebrał. Dobra, widzowie. Ciulta. Nie ma. Wyłączam mój telefon. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, bo to już się kończy, tutaj już nic nie ma. Kliknij.